Twoją bronią do atakowania wrogo nastawionych do ciebie oponentów są palce. W sklepie, w którym możesz kupować dziwne japońskie jedzonko, sprzedawcą jest lewitujący kot. Jesteś również pogromcą duchów niczym z Ghostbusters. Otwierasz bramy Tori, by pozbyć się mgły z miasta, która sama w sobie zabiera twoją energię życiową. Tak, to i jeszcze więcej dzieje się w tej innej i specyficznej grze, a mowa oczywiście o Ghostwire Tokyo. Czy ta inność jest spoko, czy da się do tego wszystkiego przyzwyczaić i najzwyczajniej w świecie, czy ta gra jest po prostu dobra? Nie przedłużając, przenieśmy się do współczesnej Japonii, do gry z jednej strony oryginalnej, a z drugiej strony wtórnej. Siema! Mam dzisiaj dla was Ghostwire Tokyo w wersji na PC-ty, a oto moja opinia, moja recenzja o tej grze. Słowami wstępu, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Ghostwire Tokyo jest przygodową grą akcji, a miejsce rozgrywki to współczesne Tokio. Nasi przeciwnicy to horda yokai, czyli duchów z japońskiego folkloru. Gra jest też sandboxem, bo mamy sporą mapę do swobodnej eksploracji, jak i masę wszelakich dodatkowych aktywności. Ten tytuł jest też i horrorem, ale osobiście nic, totalnie nic, nie sprawiłoby mi się czegokolwiek w niej przestraszył czy tam bał. Odpalając ten tytuł, odpalając tę grę, mamy jedynie wybór poziomu trudności i potem wita już nas długie intro. Widzimy ładną japońską stolicę z kolorowymi billboardami nocą, motocyklista, a jak się później okazuje, nasz protagonista przemierza tę ulicę na swoim motocyklu. Występuje tutaj dziwny dialog, a precyzując, bicie się z własnymi myślami, coś on chce uratować, to chyba jego siostra, o co tutaj chodzi? W dalszej części mamy wypadek, a w protagonistę wjeżdża bus bez kierowcy. My chyba umieramy, a jakiś inny duch wchodzi w nasze ciało. Protagonista wstaje, jakby nic się nie wydarzyło. Na gębie tylko ma obok oka takie coś czarnego, jakby stado czarnych os, no i słyszy głosy w swojej głowie. Dodatkowo, niemalże całe miasto zostało pozbawione osobników ludzkich przez mgłę, a my chyba jesteśmy jedyną żywą istotą w tym mieście. Dziwne intro, totalnie nic nie wnoszące. Więcej domysłów i przypuszczeń niż suchych faktów, a przypominam, to dopiero początek, a my jeszcze nawet nie dostaliśmy we władanie naszego bohatera. No właśnie, a co z fabułą? Też jest taka pokręcona, dziwna i inna. Akcja gry dzieje się w alternatywnej wersji stolicy Japonii. Po ulicach zaczęły sobie spacerować duchy w poszukiwaniu ofiar, a to, że my jesteśmy praktycznie jedynym żywym osobnikiem, no to jesteśmy jednoosobową armią. Nasz główny wróg to Hanya, i tak to się chyba czyta, i jego banda w maskach. Nasz cel to odnaleźć i uratować siostrę, jak i rzecz jasna przeszkodzić w niecnych planach oraz unieszkodliwić i pozbyć się bandy przebierańców. Historia, że historia jest w porządku i czuć w niej tą japońskość. Ma momenty, potrafi zaskoczyć, ale też nie jest czymś totalnie nowym i odkrywczym, no bo to raczej taka typowa sztampa. Znalazły się również tutaj i misje poboczne. Moim zdaniem to najlepsza część gry i rzeczywiście są warte naszego czasu. Plus super wiążą się z japońską mitologią. Mamy tutaj klasyczne questy od typu weź do pomieszczenia, coś znajdź, coś zabij, czy oczyść miejscówkę, po wciągające oraz śmieszne zadania, jak na przykład znalezienie papieru toaletowego dla ducha. A jak gra z otwartym światem, no to i masa znajdziek, sekretów, jak i dodatkowych aktywności. Najczęściej będziemy trafiać na uwięzione duchy, które łapiemy jakimś papierkiem w kształcie ducha, a później będziemy je uwalniać przez, uwaga, budkę telefoniczną. Cała mapa podzielona jest na fragmenty, a żeby się do nich dostać, musimy pozbyć się mgły. W tym celu musimy oczyścić bramę Tori, co jest czynnością super prostą, ale w tych miejscach znajduje się grupka przeciwników albo jeden dużo mocniejszy. Jest jeszcze masa wszelakich mniejszych aktywności, takich jak na przykład automaty do zakupu breloczków czy posążki do wzmacniania naszego bohatera. Co nie powinno być zaskoczeniem, w grze mamy też masę eksplorowania i masę zbieractwa, od wszelakich pojemników, kubów z kasą czy jedzeniem, jak i błędów w Matrixie, by naładować energię do walki z przeciwnikami. Dodatkowo możemy karmić czy tam głaskać pieski, co zawsze jest spoko zabawą. No właśnie, a co z tą specyficzną walką? Jest w porządku. W gruncie rzeczy strzelamy tak jakby z karabinu, tylko że bez karabinu. Tak, strzelamy z palca i mimo tego, jak to dwuznacznie nie brzmi, to tutaj tak to działa. A to wszystko dzięki zasługom KK'a, no bo on dał nam tą wspaniałą moc eterycznego tkania wiatru, wody oraz ognia. Podstawowy atak to
ten zielony zadaje mniejsze obrażenia, ale za to ilość amunicji jest najczęściej spotykana w świecie gry, jak i najczęściej wylatuje z przeciwników. Atak niebieski jest już bardziej na grupkę oponentów, no i ilość wystrzałów jest znacznie tutaj mniejsza. Natomiast czerwony, no to super mocny atak, ale za to ilość amunicji, jak i jej znalezienie jest już dużo bardziej ograniczone. Do tego wszystkiego wysysanie dusz jako finisher, który daje nam jeszcze większą ilość kolorowych diamencików do strzelania z palca. Uwaga, mamy tutaj broń normalną, a jest nim łuk, który przydaje się, no bo zadaje dużo obrażenia, przy czym headshot często to jest instant kill, plus w pewnych momentach gry jest to nasz jedyny sposób obrony. Co wypada spoko, to to, że gra nie narzuca na nas grania, nazwijmy to FPS-owego, no bo jest możliwość walki po cichu, co też tutaj sprawdza się dobrze, chociaż jest ciężko. Mało, dodatkowo mamy talizmany, które potrafią na przykład ogłuszyć przeciwników, spowolnić ich, czy na przykład postawić nam krzak do ukrycia się, ale osobiście przez całą grę użyłem tego może max z 5 razy. Sami przeciwnicy też są w porządku, mają różne umiejętności, jak i walka z każdym z nich trochę się różni. Wyglądowo, uczennica w mundurku bez głowy, czy ta w żółtym płaszczu też w jakiś sposób nawiązują do motywów z japońskich mang, czy tam anime. Natomiast bossowie, jak i mocniejsi przeciwnicy potrafią dać w kość, potrafią być wymagający, co też wypada na duży plus i rzeczywiście daje to w końcu powiew świeżości, no i odskocznie od zwyczajnych mobków. A że mamy tutaj do czynienia z sandboxem, no to też nie powinno być zaskoczeniem, że możemy rozwijać swoją postać we wszelakich aspektach, czyli talenty. I powiem to tak, uważam, że sporo z nich jest dobrze przemyślana, może nie są idealne, może niektóre są totalnie z czapy, ale pozwalają nam to bardziej dopakować bohatera. Czy warto zagrać w tę grę w Ghostwire Tokyo? Tak, jeśli lubisz tą japońską specyficzność. Dla nas, dla Europejczyków, całokształt tej gry, jak i miejsce akcji jest dziwne, zaskakujące i totalnie inne od tego, co znamy. Wiecie co, porównałbym to do Wiedźmina, no bo dla nas ta słowiańskość jest czymś normalnym, ale dla takiego na przykład Amerykanina, no to jest to super egzotyk. Sama gra jest w porządku, wszystkie mechaniki są na miejscu, są wykonane poprawnie, ale mimo wszystko osobiście chyba nie jestem osobą, do której ten tytuł był skierowany. Sam protagonista jest super nijaki, taki trochę ciamajda, niby czegoś chce, ale po 5 minutach zmienia zdanie, no bo tak. Wygląd miasta nocą robi robotę, jest klimat, duchy tutaj pasują, wszystko ze sobą współgra i można naprawdę nacieszyć oko. Niestety po max 3-4 godzinach gra pokazuje nam wszystko, co ma do zaoferowania i więcej nowości nie będzie. Czy to mechaniki, czy to przeciwnicy, to wszystko po czasie staje się, już mówiąc tak naprawdę delikatnie, nudne, a wszystko jest zrobione tak bezpiecznie, tak żeby każdemu to wszystko przypasowało. Powiem to jeszcze inaczej, osobiście nie był to tytuł, który chciałem ograć na premierę, powiem więcej, nie miałem nawet w planach go zakupić, ale tutaj wjeżdża na białym koniu Epic i jego rozdawnictwo. Tak, gra była kiedyś za darmo, więc postanowiłem dodać ją do koszyka i w wolnej chwili sprawdzić, czy żałuję spędzonego czasu? Nie, jest to dobra gra, ale też wiem, że jest to gra skierowana do innego rodzaju gracza niż jestem nim ja. A na koniec zostawiam was z pytaniem, czy wygraliście i jak graliście, to jakie macie zdanie o Ghostwire Tokyo? Piszcie śmiało, no bo jak zawsze komentarze należą do was. Rzecz jasna i oczywista, zachęcam was do moich innych materiałów, jak i wiadomo, zostawienia czegoś po sobie. Natomiast na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas, trzymajcie się, do następnego i cześć!